Halo, halo, witam Was tutaj, Ludmila. Dzisiaj wrzucam kolejny filmik na YouTube, którego się domagaliście. Dzisiaj wrzucam dla Was filmik o samookaleczaniu się. A więc miałam powiedzieć kilka słów, co o tym myślę, i powiem tak. Dla mnie są dwa znaczenia tego słowa: samookaleczanie się, bo są w sumie trzy grupy ludzi, którzy się okaleczają. Są to osoby, które albo mają problemy, albo są popierdoleni, przepraszam za słownictwo, albo coś ich boli po prostu przez kogoś się, powiem, że to trzecie w sumie jest takie trochę niechalo, nie? Żeby się ciąć przez kogoś, przez coś, bo to w sumie są głupoty, no ale zacznijmy od pierwszego. Ktoś ma problemy i się tnie. No tak, wiele osób myśli, że to jest śmieszne, że Boże, ona się tnie, to ona jest popierdolona, nie? Ale słuchajcie, spójrzcie na to z drugiej strony. Człowiek się tnie, jak ma po prostu problemy, czy coś go męczy, po prostu na przykład, nie wiem, ma problemy rodzinne, bo na przykład w rodzinie się coś dzieje, nie układa mu się, prawda, tak. Jest po prostu źle. On się z tym źle czuje i po prostu stara się jakoś zaspokoić siebie. No i to robi, prawda? To nie jest najlepsze rozwiązanie, jak zauważyliście. No ale niestety teraz wśród młodzieży jest to bardzo, kurwa, przepraszam, bardzo często spotykane, że właśnie młodzież się tnie dlatego, że ma jakieś problemy. Druga kwestia, i jest jeszcze czwarta, która jest dla szpanu. Tak, zaczniemy teraz od drugiej. Druga kwestia. Ktoś się tnie, dlatego że jest pojebany. No tak, właśnie tego nie ogarniam, wiesz co? Są ludzie, którzy są normalni, prawda? I na przykład zobaczą, przyjdzie do niej przyjaciółka, czy coś powie: ej stara, słuchaj, pocięłam się, bo mam problem rodzinny, prawda? Rozpłaczę się, coś tam powie, że jest źle, no nie, że nie wiem, chłopak, czy coś, nie? Słuchajcie, to jest w ogóle bez sensu. No nie zaczynajcie takich głupot, bo to się źle kończy, no nie? No i no zatniesz, podnieś się raz, drugi, trzeci. Po co ci to, jak potem to ciągnie do dalszego cięcia się i nie ma z tego rozwiązania, nie ma po prostu większej potrzeby takiej, żeby to robić. Trzecia kwestia jest, że się tniesz dlatego... O, jest na przykład coś takiego, że się tniesz dlatego, że masz problemy. To na przykład przez co, na przykład jak ja nagrywam na YouTube, nie? I mam bardzo dużo hejtów, nie? Bo w sumie no każdy YouTuber ma hejterów, nie? I ja też mam tych hejterów i nie wstydzę się tego, nie? Jest okej, dobra, hejtujcie sobie, ja tam mam na to wyjebane, naprawdę. Już tyle w życiu przeszłam, że dla mnie to jest po prostu lipa, co wy do mnie mówicie, i mam na to po prostu wypierdolone, także mówcie sobie, co chcecie. I no tak, tniesz się, bo masz problemy. Załóżmy, chłopak cię zranił, byłaś z nim 2 lata, rok, półtora i nagle z tobą zerwał z dnia na dzień, tracicie kontakt totalnie, nie odzywa się do ciebie, wyjechał gdzieś, macie w dupie totalnie, a jeszcze go na drugi dzień widzisz, jak na przykład całuje się z drugą laską, czy się z nią przytula. Dla ciebie to jest wielki szok i sięgasz, najczęściej dziewczyny sięgają wtedy do porad, na przykład internet, gazeta, a to się źle kończy, ponieważ internet i gazety to są po prostu oszustwa i takie stare jakieś uwidzenia, że niby będzie okej, okay, a tak naprawdę nie jest. Więc to też jest bez sensu, takie cięcie się, chociaż powiem wam, że ja też tak nieraz miałam, że przez chłopaka czy coś, ale wiecie co, zdecydowałam, że to nie ma większego sensu, bo nie, po prostu, no... Ja nie widzę w tym sensu, na początku może i to uspokaja, nie? Czujesz się jakiś taki... spokojniejsze, ale to jest chuja prawda, tak naprawdę, bo ty sobie tylko to wmawiasz i wydaje ci się, że tak, to mnie uspokaja, więc będę to robił dalej, ale nie, nie, tak nie jest. Ty sobie po prostu tak to wymyślasz, nie, że potniesz się i wkręcasz sobie do głowy taką jakby fazę, nie, że jest zajebiście, że już ci przeszło i że masz wyjebane. Nie, to nie na tym polega. Lepiej po prostu masz problemy z chłopakiem, czy coś olał cię. Wiem, że na to potrzeba czasu, bo to nie jest takie o... hop, siłup, żeby zapomnieć o chłopaku czy o dziewczynie, nie? A to ja już nie mówię, że to jest kwestia miesięcy, bo jeżeli miłość była silna, to nawet kilka lat trwa takie zapomnienie o kimś, nie? Sama przez to przeżywałam i dalej przeżywam, więc wiem, jak jest, nie? No i czwarta kwestia to jest, jak się ktoś tnie dla szpanu. Wiecie, co jest w sieci i najczęściej na grupach społecznościowych, na Facebooku, jakiś typu fame, czy coś tam, moje ziomki, no jest takich... grup na fejsie i sami powiecie, że taka jest prawda. I po prostu tam stawiają jakieś laski czy chłopaki zdjęcia. Ej, słuchaj, pocięłem się, nie? I dla szpanu, nie? Pocięłam się, smutna minka, nie? I pod tym właśnie zdjęciem tego kolesia, dziewczyny jest w chuj hejtu, że tniesz się, bo jesteś popierdolona, bo to... I to wcale nie jest lepiej, bo ty sobie chcesz tylko zrobić spam tym, że jest, wiesz, że się pocięłaś i część osób weźmie to sobie do siebie i napisze do ciebie, nie? Żebyś tego nie robiła, że ty jest głupie. A ty się śmiejesz, bo zyskałaś właśnie tym sposobem swoich wielkich obrończyni, nie? I swoich obrońców, nie? Ale to nie jest dobry sposób, bo jeżeli już naprawdę chcesz zrobić coś dla szpanu, chociaż w ogóle nie czaję tego,
to nie wiem, zacznij może coś nagrywać na YouTubie, nie? Zacznij jakoś tam się pokazywać wśród ludzi, nie? Ja nie mówię o tym, żeby od razu zacząć się wtapiać jakoś w tłumu, malować się jak jakaś lampucera i się odpierdalać, ale mówię o tym, żeby tak po prostu zmienić imidż czy coś i to czasami pomaga, nie? Najczęściej po prostu trzeba zmienić swoje zachowanie i pomyśleć, co jest w tobie nie tak. No. Więc w sumie tyle mam chyba do powiedzenia w tym temacie i powiem wam tylko tyle, że to jest chore. Cięcie się. Nie tnijcie się, nie zaczynajcie nawet tego, to jest głupstwo. Słuchajcie, lepiej pójść nawet do porady, do psychologa, do psychiatry, czy nawet do głupich rodziców. Nawet do przyjaciółki, kolegi, nie? Żeby posiągnąć jakieś rady, żeby tego nie robić, bo jak już to raz zrobisz, słuchajcie, te blizny zostają do końca życia, a później jak ktoś to widzi, to po prostu ma z ciebie niezłą bekę, nie? Także nie, wiecie co? Ja odmawiam takiego czegoś. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Ja wam powiedziałam, co ja o tym myślę. Dałam po prostu kilka słów od siebie. Także elo, elo 320. Do zobaczenia w tym filmiku. Pa.